przychodzi mi teraz moment taki, że muszę coś zrobić z oczami. Znaczy muszę, nie muszę, ale chcę. Coś zrobić z oczami, coś zrobić z brwiami. I teraz są różne, jakby możecie na to różnie sobie spojrzeć. Po pierwsze zakładacie właśnie okulary i sprawdzacie sobie, gdzie Wam sięgają te oprawki. Moje sięgają, jak widzicie, góra jest mniej więcej na wysokości linii załamania tam powieki. Czasami jest tak, że macie takie duże okulary, one wtedy są wyżej jak brwi, czasami są dużo niżej i tak dalej. Czasami macie w ogóle takie malutkie i cieniutkie oprawki, że w ogóle tego nie widać. Więc sobie zobaczcie, jak Wam to odpowiada i wtedy się zastanówcie, co chcecie zrobić z tymi brwiami. Ja brwi malowałam w okularach po prostu, bo było mi łatwiej je zobaczyć. Niestety nie byłam w stanie pomalować sobie brwi równo. Dlatego, że ja zawsze odradzam w ogóle malowanie sobie o tak, nie? Bierzecie lusterko i po prostu 2 cm i dopiero sobie malujecie brwi. Uważam, że to jest bez sensu, bo nigdy Wam nie wyjdą takie w miarę równe, a poza tym im macie bliżej, tym więcej i więcej i więcej i więcej i więcej tego produktu nakładacie i potem jest ząg. Dlatego ja sobie właśnie nakładałam okulary. Po pierwsze, żeby widzieć, gdzie te brwi i jakie tam zrobić. I teraz też macie dwa podejścia. Jeżeli macie jakieś mocne okulary, znaczy mocne ramki, takie wiecie, grube, sztywne, grube, bardzo widoczne, to ja polecam zostawić brwi takie delikatne. Jeżeli macie takie cienkie, jak ja miałam tutaj, to możecie wtedy sobie trochę poszaleć. Ja na przykład dzisiaj będę nakładać i kredkę, i cień. Kredka to jest kredka z Catrista, którą wszyscy znają, są tam dwa kolory chyba tego tutaj produktu. Nie lubię za bardzo tej kredki, no ale innej w tej chwili nie mam. Ja po prostu nakładam sobie, odsuwałam sobie już lusterko trochę dalej, no bo w okularach już widziałam, co robię. I nakładam sobie tej kredki tak, no wiecie, wypełniam po prostu brwi na tyle, na ile tam mam ochotę. I teraz właśnie ja miałam ochotę, żeby te brwi były ogromne, ja miałam ochotę, żeby te brwi były ogromne, ponieważ właśnie makijaż oczu nie był zbyt widoczny, a ja chciałam, żeby jeszcze jakiś element na twarzy był taki, no wiecie, no spory po prostu, widoczny, nie wiem, chciałam sobie trochę popracować, spędzić przyjemnie czas przy nakładaniu makijażu. Już jest różnica widoczna pomiędzy jednym a drugim okiem, a to jeszcze nie koniec. Zaraz Wam pokażę, jak to drugie wygląda. I do tego dobierałam sobie pędzelek z Annabelle Minerals, taki skośny, i mój ukochany cień do brwi, już się ściera z niego, z Ery Minerals w kolorze B04 Brunette. Doskonały cień do brwi, mój ulubiony, aż zapomniałam, tak go długo nie używałam i teraz mam znowu przyjemność z powrotem pracować z tym produktem. I to cały czas to samo pudełko, jest niesamowicie wydajne. I teraz dorysowywałam sobie nim takie jakby sztuczne włoski, wiecie, zaczynałam w tym miejscu. I starałam się tak robić, żeby one były nierówne, to znaczy nie, żeby całe brwi wypełnić tak na maksa, żeby były jednolitym, dużym kolorem. Chociaż ja uwielbiam taki look. Kiedyś, może z 2 lata temu, Wam nagrałam film o zestawie startowym, ze sklepu Naturalne Piękno, jakie polecam podstawowe produkty. I taki zestaw startowy oni wtedy nam stworzyli na moją prośbę dla Was. I tam miałam takie mega brwi, takie gigantyczne brwi dorysowane. To są moje ulubione, ja mogłam tak cały czas chodzić, ale Michałek takich nie lubię, poza tym one wyglądają bardzo nienaturalnie, więc tak się nie maluje. Ale to takie właśnie najbardziej lubię. A teraz o, widzicie, jaka jest różnica między tą stroną a tą tutaj. No ona jakby od razu taką... tak jakoś to lepiej wygląda, no tak powiem. Teraz zrobię drugą brwi, za sekundę do Was wrócę. No i jak widzicie, tu już jest jakiś taki balans zachowany, mam te brwi, mam te policzki, mogłabym teraz dołożyć jakieś ciemne usta i już wyglądałoby to w porządku, bo po prostu skupiacie się na innych elementach twarzy, nie na samych oczach. Sorry, doprowadzałem mnie do szału. I teraz są dwie opcje, jak możecie sobie podejść do makijażu oczu. Albo możecie zrobić go w ogóle, zakładacie, że okulary są Waszym takim, wiecie, Waszą przykrywką do tego, żeby nosić mocny makijaż. Możecie sobie pojechać jakiś smokey eye, 3 kolory, 5 kolorów, ile tam chcecie, bo jak założycie okulary, to i tak tego tak strasznie nie widać i możecie się wybrać na przykład do pracy, w której tak bardziej konserwatywny makijaż jest wymagany, albo na uczelni gdzieś tam, gdzie nie bardzo chcecie się rzucać w oczy, ale jednak chcecie pomalować się jakoś mocno. To jest fajny motyw, możecie sobie po prostu w ten sposób na to spojrzeć. A jeżeli Was irytuje fakt, że zakładacie okulary, a tyle było pracy i teraz po prostu nic nie widać, no to pytanie brzmi, czy macie ochotę się tak malować, czy możecie sobie to odpuścić. I teraz jeśli chodzi o nakładanie makijażu, jak naprawdę kiepsko widać. Ja miałam tak, że no serio, nie byłam w stanie wykonać sobie makijażu normalnie, dopóki faktycznie nie przesunęłam sobie bez kitu na odległość 4 cm tego lusterka i no nie szło inaczej. Więc odpuściłam kompletnie wszystkie kolorowe makijaże, sięgałam tylko po jakieś beże, brązy, takie rzeczy neutralne, bo one są takie, że one są bardzo, wiecie, bardzo łatwe pod tym kątem, że jak coś nie rozetrzecie dobrze, to i tak aż tak za bardzo nikt nie zauważy. Poza tym się nie przejmujcie, jeżeli nosicie okulary, jak rozetrzecie sobie tutaj trochę nierówno, tu trochę nierówno, ubierasz te okulary i tak tego nie widać, więc się nie przejmuj aż tak bardzo, że coś tam nie wyszło, nie?
Ja już nakładałam wcześniej na powieki bazę pod cienie i to jest moim zdaniem bardzo ważne. I teraz nałożę sobie... I teraz rzecz, która moim zdaniem jest ekstremalnie ważna, to fakt, że możecie sobie używać bardzo prostych produktów, na przykład tylko jednego koloru. Ja sięgnę dzisiaj po taką kredkę z Kiko, to jest cień w kremie i to jest numerek 06. Doskonałe są te produkty i tylko trzeba z nimi szybko pracować. I taki produkt możecie sobie tylko po prostu o tak hyc, pomalować troszeczkę po powiece. Tak naprawdę, jeżeli Wam nie zależy specjalnie na tym, żeby ten makijaż był jakiś mocno skomplikowany, to możecie sobie to tylko troszkę rozetrzeć. Ja to rozetrę pędzelkiem Maestro 497 w rozmiarze 12. To sobie po prostu rozetrę brzegi, żeby to było jakoś tam w miarę. I to jest właśnie to, że jak nałożycie sobie cień w kremie i nawet rozetrzecie go palcem, albo rozetrzecie tylko trochę sobie, jak włożycie sobie tutaj pędzel i on będzie jeździł w prawo i w lewo po załamaniu, to po prostu czujecie, bo tutaj jest po prostu ta kość. Więc nie musicie super dokładnie widzieć, co robicie, bo to i tak będzie dobrze roztarte i to już jakoś w miarę dobrze wygląda. Dodatkowo te cienie się trzymają tak naprawdę, aż się je zmyje, więc to jest fajna rzecz, właśnie jak macie oczy, które łzawią. I tutaj stąd możecie iść dalej, w zależności od tego, jakie macie okulary. To znaczy, jeżeli macie soczewki, które są, jeżeli macie minusy, to Wasze okulary pomniejszają oko, więc możecie sięgać bardziej po jakieś jasne kolory, na linii wodnej dać jasny kolor i wtedy to sprawi, że trochę Wasze oczy będą wyglądały na większe. Możecie używać bardziej rozświetlających produktów. Jeżeli macie odwrotnie i nakładacie okulary, one są powiększające i Wasze oczy wyglądają, wiecie, jak takie, no, takie gigantyczne, to wtedy używajcie sobie więcej ciemnych kolorów, może czarny kolor na linii wodnej sprawi, że trochę te oczy będą wyglądały na mniejsze. Ja zawsze polecam sięgać po takie totalnie neutralne, bo wtedy ani w jedną, ani w drugą nie musicie się tam przyjmować, co z tym zrobić. I teraz dla mnie to było mało, żeby nałożyć tylko ten jeden kolor, byłam trochę rozczarowana, że mam tyle kosmetyków i nie mogę ich używać, to znaczy mogę, ale no nie za bardzo jest efekt. Więc postanowiłam sięgnąć sobie po jakiś inny produkt i mówię, kurczę, no może mi się jakoś uda to zrobić. Na początku próbowałam robić tak, że i przy okazji, jak tylko rozcierałam, to od razu zakładałam co chwilę okulary, żeby sprawdzić, skorygować sobie w lustrze, jak to wygląda. I teraz próbowałam najpierw robić tak, że nakładałam okulary i jakoś cieniowałam w ten sposób, ale to było bez sensu, bo wszystko mi spadało na te okulary, potem one były uświnione, trzeba to było wycierać w ogóle i to i tak nie dawało jakiegoś tam zamierzonego rezultatu. Więc sięgałam sobie później po jakiś przyjemny inny kolorek. Tutaj ten to jest 402 z Inglota. Nakładałam go sobie na czubek pędzla, strząsałam nadmiar i robiłam sobie coś takiego, że po prostu przymykałam oko, układałam ten pędzel po prostu w zewnętrznym kąciku, tak że jak miałam otwarte oko, to on tutaj po prostu leżał i robiłam kilka takich kółeczek. I tak naprawdę, przyznam szczerze, że robiłam to tylko w ten sposób, bo zakładałam, że tutaj jest ta kość i to będzie działało, ale w ogóle nie widziałam za bardzo, co robię. I jak tylko troszeczkę sobie tam roztarłam, to nakładałam od razu okulary i sprawdzałam. Okej, dobra, no to tu jest, mam teraz trochę ciemniejszy zewnętrzny kącik, jest w porządku, nie? Tak naprawdę jakiejś wielkiej pracy w załamaniu powieki też nie musicie robić, bo i tak prawdopodobnie nie będzie tego widać. Tak jak mówię, u mnie tutaj była ramka od okularów, więc nie było kompletnie potrzeby tego tam rozcierać. Jedno, co mi się wydaje, że naprawdę było warto wykonać, to rozświetlenie wewnętrznego kącika. Aha, i teraz jeszcze tak, ja się zastanawiałam, co zrobić, żeby te oczy powiększyć trochę. Jeszcze tak za bardzo nie mogę grzebać na linii wodnej, więc tam nie będę nic nakładać, ale przeważnie nakładałam właśnie tutaj na linii wodnej jasny kolor, jakąś jasną kredkę, coś takiego. Ale teraz w moim przypadku bardzo łatwo jest sprawić, żeby oko wydawało się trochę większe, bo wystarczy wycieniować takim pędzelkiem kuleczką, to jest akurat Maestro 410 w rozmiarze 8 i tym samym kolorem, który brałam przed chwilą, tym właśnie 402 z Inglota, nabierałam go sobie właśnie na taki pędzel kuleczkę i nakładałam go sobie tutaj poniżej. I to już robiłam w okularach, bo po prostu nie widziałam dokładnie, czy będzie w porządku. Nakładałam sobie go tutaj poniżej. Nawet bardzo nisko, tak jak Wam się wydaje, że ta powieka jest naprawdę już na maksa wycieniowana. Jak nakładacie okulary, to się nagle okazuje, że wcale nie aż tak bardzo. I może postaram się Wam pokazać, jak to wygląda. I tutaj ten kolor, no, nakładałam go tak dosyć sporo. Jak może to, mam nadzieję, że to widzicie, bo ja tu w tym małym ekraniku nie widzę, że to oko w ten sposób się wydaje większe od tego. Dlatego to cieniowanie właśnie starałam się tam zachować. A teraz, no może troszeczkę nawet widać. I na tym etapie uważam, że bardzo ważne było też rozświetlenie wewnętrznego kącika. Ja sobie sięgam po taki kolor 110 z Inglota, to jest taki jasny złoty z drobinkami, coś takiego. I to nakładałam sobie nie tutaj, bo ja przeważnie rozświetlam cały ten kącik. Do tego nie robiłam, dlatego że ten jasny kolor zaraz by mi się zbierał na tych noskach od okularów. Więc nakładałam ten rozświetlacz tylko tutaj na dole.
tak jakby poniżej. I on był widoczny, rozświetlał to oko, ale nie było takiej sytuacji, że właśnie zbierał mi się cały na tym kąciku. I teraz dalej macie kolejną opcję do zastanowienia, co chcecie zrobić ze swoimi rzęsami. Ja, jeśli chodzi o sztuczne rzęsy, dla mnie totalne nie, bo po pierwsze one ciężko były, naprawdę było mi ciężko przykleić porządnie rzęsy, jakich nie widziałam, a z kolei przyklejanie rzęs o tako, że macie po prostu rzęsy właściwie w lusterku już wepchnięte, to już się nie dało. A druga sprawa, że mi bardzo przeszkadzał fakt, że rzęsy mi się obijały o szybę. I teraz możecie zrobić też parę różnych rzeczy. Albo możecie sobie w ogóle rzęs nie pomalować, bo wiem, że często jest tak, że zostają takie smugi, nie? Od tuszu do rzęs, takie po prostu kreski na okularach i to jest irytujące, więc możecie ich w ogóle nie pomalować. Ja spokojnie myślę, że jakby teraz przyciemnić tylko troszeczkę na przykład kredką linię rzęs, to będzie taki rezultat, że nie będzie potrzeby. Druga sprawa jest taka, że możecie zrobić sobie w ten sposób, że swoje rzęsy możecie pomalować tuszem wodoodpornym i on po prostu jak już zaschnie, to naprawdę no nie da się tego, on nie zostaje już na tych okularach. I teraz jeszcze podkręcać czy nie podkręcać. Ja zawsze mówię, żeby podkręcać, bo nawet jeżeli macie rzęsy, które są bardzo długie i one Wam haczą, a rosną w dół, no to przy otwieraniu one i tak są dłuższe. A jak je podkręcicie, to one po prostu unoszą się trochę do góry i przy zamykaniu później nie sięgają aż tak daleko. Czy ktokolwiek zrozumiał, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak. Ja w każdym razie podkręcam, bardzo polecam podkręcanie i naprawdę to jest o wiele straszniej wygląda niż jest w rzeczywistości. I ja sięgam po taki tusz z Max Factora Full Slash Effect i teraz jeszcze Wam powiem, jeżeli Wam często łzawią oczy, to ja polecam naprawdę krople do oczu, bo czasem jest tak, że oczy łzawią dlatego, że są suche, po prostu bo chcą nawilżyć, a jak je nawilżycie, to przestają Wam łzawić. I w moim przypadku absolutnie tylko tusz na górne rzęsy, na dolne nie było opcji, bo tak mi łzawiły, tak mi ciekły te oczy, że cały tusz się rozmazywał na policzkach, więc ja tutaj to odpuszczam. I teraz znowu macie dwie opcje. Albo możecie wytuszować sobie rzęsy tylko troszkę i zostawić taki delikatny wygląd, albo możecie dać 5 warstw, bo wtedy te oczy po prostu w ogóle będą widoczne zza okularów. Dobra, no to tak naprawdę to jest już makijaż gotowy. Możecie teraz sobie wybrać do tego jakieś cieliste, takie beżowe usta. Nie no, muszę zdjąć, bo naprawdę doprowadzenie do szału, sorry. Możecie albo jakieś cieliste usta sobie do tego dołożyć i on będzie w ogóle taki naturalny, super softy w ogóle. Ale dlaczego, wiecie, dlaczego tak robić, skoro mamy opcję, ponieważ nie malujemy jakoś super mocno oczu, to możemy sobie pozwolić na to, żeby usta były super pomalowane. Ja dzisiaj sięgam po najpierw po kredkę z Essence i to jest konturówka do ust w kolorze 05 Soft Berry i nią obrysuję sobie całe usta. I teraz, kiedy już wyglądam jak gwiazda porno, mogę sobie wypełnić usta pomadką. Ja dzisiaj sięgam po Velvet Matte z Golden Rose w kolorze 23. Możecie sobie użyć pędzelka, jeśli Wam niewygodnie tak po prostu. I to już normalnie robiłam w okularach. Wiecie co, lubię te pomadki, ale nie cierpię tego, że one tutaj nie są prosto ścięte, tylko mają taki jakby dziób, jakiś taki ząb okropny. To jest, nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby taki kształt właśnie nadać pomadce. Ale są na tyle fajne, że kupiłam chyba 8 kolorów. No i tu na tym etapie to w ogóle możecie sobie pojechać i na przykład robić sobie jakieś usta ombre, że na zewnątrz są ciemniejsze, na środku jaśniejsze. Możecie robić górną wargę innego koloru, dolną wargę innego koloru. Jak to się później, jak się mówi, to one się właśnie mieszają, się robi taki też fajny gradient pionowo. Możecie sobie robić naprawdę wszystko to, na co macie ochotę. Bo tutaj bawcie się, jeżeli macie taką możliwość, to jest super motyw. Ja jeszcze sobie teraz dołożę do tego koloru błyszczyk też z Golden Rose w kolorze 118 z serii Color Sensational, czy Color Sensation? Sensation. Na sam koniec jeszcze sobie dołożyłam trochę więcej tego różu. Zawsze tak robię, jak już nałożę pomadkę, że wtedy dostosowuję troszkę więcej różu, żeby tam to jakoś nie wyglądało. I jak widzicie, normalnie gdybym tak teraz wyskoczyła i jeszcze sobie dała jakieś ciemne na linii wodnej, to by było, że mam taki mocny make-up, nie? Ale jak nałożycie sobie okulary i one zasłaniają część tego makijażu oka, to się nagle okazuje, że możecie sobie pozwolić na mocny makijaż oczu i albo w ciemnym jakimś kolorze i tak to jakoś, tak wiecie, łagodnie przechodzi. To są moje rady dla osób, które właśnie noszą okulary.
Mam nadzieję, że to było dla kogoś pomocne. W ogóle dziękuję wszystkim tym, którzy się udzielali tam i komentowali przy moim filmie na temat o laserowej korekcji wzroku. Pozdrawiam i cieszę się, że tam dla kogoś to było pomocne, bo ciężko, naprawdę ciężko było mi nagrać ten film i ktoś, kto nie nosił nigdy okularów i nigdy nie miał wady wzroku, tego nigdy nie zrozumie. Dobra, no to tak jak mówię, mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Jeżeli tak, to zostawcie mi koniecznie kciuka w górę, napiszcie mi komentarz, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. I tak jak mówię, możecie sobie oczywiście pozamieniać ten kolor ust na o, tak jak sobie schowam, to już nie widać, że są takie mocne. Ja żartuję. Możecie sobie zamienić ten kolor ust na dowolny ciemny, czy dowolny jasny, czy czerwony, czy różowy, no cokolwiek Wam pasuje do ubrań i on będzie super się sprawdzał. Mam nadzieję, że no, to dla kogoś się okazało pomocne i co? Do zobaczenia następnym razem. Na razie!